Dzień dobry, najmilsi. Tak jak Wam obiecywałam, zaczynam teraz cykl kilku odcinków, w czasie których przedstawię Wam najważniejsze motywy z Waszych obowiązkowych lektur. Myślę, że będzie to bardzo przydatne, ponieważ już niebawem wielkimi krokami zbliża się egzamin ósmoklasisty. Pierwszą lekturą, jaką zapragnęłam Wam przedstawić w tym akurat świetle, jest oczywiście Pan Tadeusz. Może dlatego, że jakiś szczególny sentyment, a może dlatego, że pojawił się w tym roku podczas egzaminu maturalnego z Mazyka polskiego, ale posłuchajcie. Jeśli chodzi o pana Tadeusza, tych motywów jest na rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. I pierwszy motyw, który przychodzi każdemu do głowy, to motyw ojczyzny. Pamiętajcie, że w Panu Tadeuszu to Soplicowo jest właśnie centrum polszczyzny i też takim miejscem, w którym kultywuje się ojczyznę, czyli ta ojczyzna jest najwyższą wartością dla mieszkańców Soplicowa, dlatego też dla ojczyzny są w stanie zapomnieć o swoich wszystkich urazach wewnętrznych, zjednoczyć się i za tę ojczyznę walczyć. Pamiątki, które są zgromadzone w domu sędziego Soplicy, świadczą rzeczywiście o tym umiłowaniu sprawy ojczyźnianej i na pewno pamięta się ten zegar z mazurkiem Dąbrowskiego czy wizerunki różnych ważnych polskich postaci, albo chociażby to jak wyglądają ich zastawy stołowe. Kolejnym motywem, o którym warto wspomnieć, jest oczywiście motyw natury. Pamiętacie zapewne, że Adam Mickiewicz w szczególny sposób opisuje naturę Litwy w pan Tadeusz. Ona jest baśniowa, ta przyroda jest przepiękna, ona jest często personifikowana, co sprawia, że pojawia się w niej taki. Ryz baśni, niezwykłości, wyjątkowości. Przecudownie opisane są polskie drzewa. Również to, co dzieje się wewnątrz puszczy, w miejscu, w którym tak naprawdę są same zwierzęta i człowiek nie ma dostępu, no to jest. Królestwo rządzące się odmiennymi prawami, bardzo można powiedzieć skategoryzowane królestwo, którego istnienia nawet nie podejrzewaliśmy. Zobaczcie jak przepięknie przedstawiona jest ta natura w Panu Tadeuszu, która sprawia, że to jest miejsce, do którego chce się przyjechać, za którym się tęskni. Mamy oczywiście motyw miłości ten motyw miłości to jest miłość między Jackiem Soblicą a Ewą Choreszkówną, jak również miłość Zosi i Tadeusza. Mamy motyw. Kobiety, chociażby właśnie na zasadzie przeciwstawienia sobie dwóch postaci Telimeny i Zosi, bo one bardzo się od siebie różnią, nie tylko wiekiem i wyglądem, ale przede wszystkim charakterem. Mamy motyw wsi. Pamiętajcie, że to dzieje się de facto na wsi. I miejscu urodzajnym miejscu, w którym mieszkańcy mają rzeczywiście bardzo spore plony, są więc na pewno zadowoleni, i również są szczęśliwymi ludźmi, którzy potrafią żyć ze sobą w przyjaźni i. W zgodzie. Mamy motyw, moi drodzy, pojedynków. Mamy, kochani, motyw niestety śmierci, bo przecież Jacek Soplica strzela do Choreszki. Mamy motyw zajazdu, czyli tego, co później Gerwaze wspólnie z hrabią organizują, zajeżdżają Sopliców wedle takiej starej tradycji. O, właśnie, motyw tradycji w Pano Tadeuszu. Niezwykle ważny, bo tam bardzo dużo podejmuje się takich tradycyjnych, można powiedzieć, czynności. A więc oprócz tego nieszczęsnego zajazdu, to przecież też zupełnie tradycyjny Tradycyjne jest usadzanie przy stole gości, wychodzenie na spacer w określonym szeregu, polowanie, czy na przykład gotowanie poszczególnych potraw, albo specjalne przygotowanie śniadania, kawy, czy nawet bigosu. Mamy motyw narzeczeństwa. No w końcu tak szczęśliwie to wszystko się kończy, że Tadeusz i Zosia zostają. Paro narzeczonych. Mamy motyw sporu, i tym, ten spór to oczywiście spór o zamek, ale też moi drodzy jest to kochani, ten taki pomniejszy spór rejenta i asesora o ich psy, kusego i sokoła. Mamy moi drodzy generalnie taki motyw szlachty, tej polskiej szlachty, można powiedzieć sarmackiej, której zwyczaje. Począwszy właśnie od tych różnych czynności, jakich wspomniałam, chociażby po tradycyjny szlachecki ubiór, który wdziwał sędzia Soplica, również w Panu Tadeuszu są opisane. No i oczywiście tych motywów jeszcze mogłabym wymienić bardzo, bardzo dużo. Myślę, że to są te, które powinniście zapamiętać. No i też moi drodzy, chciałabym powiedzieć o kilku motywach dotyczących innej Waszej, bardzo przez Was zresztą lubianej lektury, czyli małego księcia Antoine de Saint-Exupéry. Myślę, że takie pierwsze, najważniejsze motywy, o jakich się myśli w przypadku małego księcia, to motyw miłości i przyjaźni. Może dlatego, że mały książę podróżując trafia na Ziemię. I tam spotyka Lisa, który uczy go, czym jest przyjaźń, że tak naprawdę jest czymś w rodzaju oswajania drugiej osoby, tego przyjaciela, który musi się poczuć przy nas bezpiecznie. Ale motyw miłości to również ten związany z różą, która jest kapryśna i trudna do zniesienia, ale jednak łączy ją z małym księciem niezwykłe uczucie. O tym, że jest jedyna, wyjątkowa i zawsze będzie za nią tęsknił, mały książę przekonuje się właśnie podczas podróży. To też jest ten motyw związany z miłością. No, ale ja już tutaj dwukrotnie użyłam słowa podróż, dlatego też na pewno nie zdziwi Was, że mamy tam motyw podróży. Mały książę wyrusza ze swojej B612, zwiedza kolejne planety, ląduje na Ziemi, wiele dowiaduje się o ludziach, ale ta podróż jest mu potrzebna, bo dzięki temu on także dojrzewa do pewnych decyzji, do zrozumienia tego właśnie na przykład, że kocha swoją różę no i właśnie stąd motyw takiego dojrzewania, bo to jest taka metafora przechodzenia przez różne etapy w życiu, które prowadzą do ukształtowania się naszych poglądów, naszej osobowości, czy też naszego charakteru. I tu moi drodzy myślę też, że warto wspomnieć o tym, że w trakcie tych podróży mały książę odwiedza różne postaci, na pewno pamiętacie geografa, bankiera, latarnika. Chociażby można wspomnieć o tych zawodach wykonywanych przez te postaci, które charakteryzowują się poprzez takie dosyć oczywiste czynności i zachowania, no właśnie motywy związane z tymi zawodami. No też mamy niestety motyw śmierci. Pamiętacie, kiedy mały książę bardzo chce wrócić na swoją b 12, ale niestety jedyną, która może mu pomóc w tym, jest żmija, i tak naprawdę ukoszenie żmii przynosi. Śmierć chłopcu, chociaż jest to bardzo pięknie i poetycko przedstawione, właśnie jako ta scena powrotu małego księcia do Róży na tę swoją własną ziemię, na której czeka na niego ukochana. No i też, proszę Państwa, ponieważ to jest taka, powiedziałabym, bardzo refleksyjna, filozoficzna książeczka, to myślę, że warto zastanowić się nad czymś takim, co jest ewidentne czyli motywem dziecka. Dziecko jest ciekawe świata bezkompromisowe, poszukujące i myślę, że każdy z nas w sobie, nawet jeżeli już dorośniecie, będzie miał to dziecko, tylko czasami dorosłość powoduje, że zagłusza się ta ciekawość świata poszukiwania poprzez pewne nakazy, formy i konwenanse, a szkoda, bo przez to ludzie często bywają nieszczęśliwi. No, i oczywiście zostaje teraz na dzisiaj nam świtezianka, ballada Adama Mickiewicza, w którym bardzo ważnym motywem jest ludowość. Wszystkie ballady czerpały z ludowych powieści, takich, można powiedzieć, fantastycznych, które tłumaczyły pewne zjawiska natury, ale były też przestrogami. No i w świteziance wiemy, że młody mężczyzna, który obiecywał swojej ukochanej wierność, zdradził ją, ale zdradził pod wpływem Czarów, tak, tego, że dał się omamić pewnym czarom. Nie będę treści przypominać, pamiętajcie jednak, że tutaj w tej ludowości istotny jest też taki element związany z motywem winy i kary. Jeżeli jest wina, w tym wypadku zdrada, no to ewidentnie jest po tym zawsze kara. Możemy też mówić o motywie zdrady, no bo mężczyzna obiecywał przysięgę, wierną miłość, a tu dał się omamić jakiemuś pięknemu widziadłu. Ale mamy też motyw takich sił nadprzyrodzonych. Pamiętajcie, że świtezianka nigdy nie zdradzała swojego pochodzenia, nie zawsze uciekała przed świtem, ale też no, pochodziła z tych takich powiedzmy sił nadprzyrodzonych. Mamy motyw wody. Woda, która jest dla niej miejscem do życia, ale woda, która jest też śmiertelnym zagrożeniem, bo wciąga tego nieszczęsnego strzelca. Mamy, proszę Państwa, no ten motyw miłości, jako taki, który okazuje się zresztą bardzo nieszczęśliwy dla samego strzelca, no i dla zdradzonej dziewczyny. No i też, moi drodzy, mamy ten motyw tajemnicy. Chłopak próbuje się dowiedzieć na różne sposoby, z kim ma do czynienia, w kim się zakochuje, a tutaj niestety, no, ta odpowiedź na to pytanie nie przychodzi, bo przychodzi zbyt późno. No i, moi Państwo, na dzisiaj tyle. W kolejnych odcinkach przedstawię motywy z kolejnych Waszych lektur ogwiazkowanych i mam nadzieję, że będą dla Was bardzo przydatną pomocą przed egzaminem ucmoklasisty.